Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście tam, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku. Ja tylko na samym starcie przypomnę, że możesz zostawić lajka, jeżeli podoba ci się seria. I zmierzamy, słuchajcie, do statku. Zmierzamy do statku. Przygotowałem ciekawostkę, słuchajcie, na dzisiejszy odcinek, żeby na samym początku nie było nudno. To mam ciekawostkę, słuchajcie. Pierwsza gra Lara Croft została, słuchajcie, stworzona w 95 roku. Czyli 26 lat temu, na moment mojego nagrywania. I od tego momentu seria cieszy się całkiem sporą popularnością. Nie wiem, czy wiecie, chyba prawdopodobnie. Nie bierzcie tej akurat ciekawostki do końca. Z tego co widziałem to... O kurczę. Z tego co widziałem, słuchajcie, to... pierwszy film Lara Croft nie był teraz w 2018 roku, tylko gra była adaptowana wcześniej, w 2001 roku. Tak przeczytałem. No ten wygląda na kogoś groźnego, dlatego przypierdolę mu ze śrutu, co? Albo chydzika jakiegoś. Oj, chyba nie zadziałało do końca. Oj, bardzo mi się to nie podoba, zostaw. Wow! Co to mam robić? F. Skąd miałem wiedzieć, że F mam kliknąć? Dobra, jest nieciekawy, mamy taką kurwa akcję. Wow! Mamy, słuchajcie, akcję na sam początek rozgrywki. F. U, unik. Gin, gin. Jak jakiś zombie, ale by sobie, słuchajcie, pograł w takie zombie, gdzie... Kurczę, są takie tanki giga duże gagatki. Bo ja się zawsze w takich momentach, ja w ogóle in general, to ja się, słuchajcie, w gry wczuwam dość mocno. Więc takie momenty, w których dzieje się taka akcja, to ja bardzo przeżywam, jakbym w istocie tam, kurczę, stał. Szczerze mówiąc. Więc chętnie bym sobie pograł. Czy my mamy szansę na zabicie go w takim sposobem, jak ja to robię? Wydaje mi się, że nie, ale mamy jakiś finisher. Pyk! Pyk! O kurczę, to skomplikowany finisher, jak jakiś tym, Mortal Kombat. Mówiłem o lajkach? Dobrze cię zostawić. Nie mówię. Wyciągarka liny. Kurczę, a już myślałem, że piło mechaniczne i będziemy sobie ciachać wrogów. Niestety, to nie ta gra, to nie jest Fallout. Widziałem, że seria z Fallouta wam się bardzo podoba. I seria z Gothica też. Dzięki wielkie, jeżeli oglądałeś tę serię, to dzięki. Jeżeli nie, to możesz zobaczyć, może ci przypadnie do gustu. Może nie, no ale... nie dowiesz się tego, jeżeli nie sprawdzisz. Ale kurczę, marketingowy gigant ze mnie, totalny szef marketingu chyba. O, używam jakiejś wyciągarki, okej. Może być i tak, miałem wrażenie, że trochę ta animacja była taka dziwna, klatkowana. Ale to przez to, że był taki, nie wiem jak to nazwać, jeszcze to nie jest motion blur. Motion blur to jest blurowanie po prostu. Ale są takie efekty, które często się, słuchajcie, daje w różnych filmach zazwyczaj, w filmach różnych na YouTube, w których nie tylko kamera jakby śledzi twoją twarz, ale masz to mechanicznie, znaczy mechanicznie, w programie ustawione, że na twoją twarz jest tak spunktowane, że i przybliżone, że twoja twarz jest zawsze w środku, nieważne jak się ruszasz i to daje taki dziwny, bardzo specyficzny efekt. Ja lubię ten efekt, jest to ciężkie do wykonania, na pewno było kiedyś ciężkie do wykonania, sporo czasu stracha i łabędzie. Ajajaj, myślałem, że ktoś nas zajdzie. Tyle się wydarzyło. Od tyłu. I daje to, słuchajcie, bardzo fajny efekt. Nie dało się tego zrobić na... Znaczy dało się, ale było to dość ciężkie na... Sądzę, że w pewnym sensie powinnam być wdzięczna Larze za tę pracę. Na Vegasie. Nie wierzyła. Wszyscy na uniwersytecie uważali kręcenie filmu na sens. Adobe Premiere z łatwiejsze. Ubawą Amerykanką z kamerą, zawsze sprawiającą kłopoty. A ty głosi. Jest jednak taka, że większości ludzi służy posiadanie w życiu odrobiny kłopotów. Piękne jest. Tak samo jest i z Larą. W głębi duszy na pewno czasem chce trochę odpuścić. Potrzebuje tylko nieco pomocy w uwolnieniu swojej wewnętrznej imprezowiczki.
Przeżyłyśmy razem tyle niesamowitych przygód. Ta zwariowana podróż z plecakami po Bułgarii. Zawsze musiałam wyciągać ją do klubów. Albo ta wspinaczka po południowej ścianie Kilimandżaro. Lara chciała tylko pozwiedzać ruiny, ale kto mógł przypuszczać, że spotkamy tam tylu fajnych facetów? Na pewno nie ona. Mam przeczucie, że obecna wyprawa również będzie warta wspominania. Lara ze swoim notesem, ja z kamerą na spotkanie kolejnej przygodzie. 1000 trupów, mityczne postacie, zabijające ludzi, krojące je na kawałki. Przygoda, widzowie! Lecimy. O, jakie siu. Chłop miał taki strój, kurczę, chiński, bo azjatycki, bo tak nie można, a nie. Ale tak się wyglądał, jakby miał taki azjatycki strój. Chyba było to nieprawda. Oj, ktoś chyba do mnie strzela. Szefie, który? Widzę cię. Dobra, instynkt przetrwania jest totalnym... hedzik, totalnym koksem. Muszę nauczyć się bardzo jednej ważnej rzeczy. Najważniejszej rzeczy, w której zawsze mam, słuchajcie, kłopoty, jeśli chodzi o nagrywanie odcinków. Jest to mianowicie kończenie zdań. Ja lubię sobie tak powiedzieć pół. Kurwa, i niech się domyślają, nie? Powiem pół, a wy się domyślcie. To jest taki mój największy problem, jeśli chodzi o nagrywanie chyba. Taki, który ja zauważam u siebie. No, muszę nad tym popracować zdecydowanie, żeby te zdania kończyć. Mam już w ogóle 60... O! Widzicie, znowu to zrobiłem. 60% rozgrywki mamy. Więc powoli zbliżamy się do końca. Znaczy, to powoli jest... Bardzo powoli, tak? Ale... Gdzie ty jesteś? O! Zagadki logiczne. Ło! Proste! Będzie wyciągane normalnie po odcinku. To jest nawiązanie do poprzednich odcinków. A może to i lepiej, ty? To wyglądało bardziej jak ekipa ratunkowa. To nie wyglądało jak ekipa ratunkowa, tylko kurwa... Ekipa zabójcowa, ty, tylko chyba chcieliśmy zabić tym, bo nie ciężko mi określić inną opcję. No jakby to spadło, wpadło z impetem w chłopa, to mogło być ciężko ogólnie. On ma chyba nogę rozwaloną, okej. Okay. Czyli trzeba mu pomóc. Tutaj wystaje rura. No dobra. O, okej. Okay. Dzięki Lara Croft za pomoc, sam sobie poradził, a teraz wyszedłem na frajera, który nie zna się na mechanikach rozgrywki. A, użyj wyciągarki, no. O, nie ten przycisk. Nie, no ten przycisk. Chyba za późno użyłem tej wyciągarki. Dobra, tutaj. W bok musimy chyba skierować tutaj ten pojazd. Kurde, nie wiem co to jest. I chyba po prostu wskakując tutaj na drabinkę. No, ops. Elegancko. Elegancko. Idziemy. Hop, hop, hop. Nic się nie stało. Dobra. Okej, teraz musimy... Wydaje mi się, nie z tej strony, tylko z tej delikatnie. A tak musimy zeskoczyć w miarę szybko. Cyk. O kurwa. Szybko. Jak to zrobić, ty? Dobrze. Teraz oczyścić przejście. No, jest przejście. Nie, chyba źle robię. Przejście jest oczyszczone. Problem jest taki, że ja jak na to wskoczę, to leci i leci. Nie mogę tym ciągnąć jakoś? Nie. Lara, nie umie ciągnąć. Kurwa, kombo. Nie no, niedobrze, widzowie, czekajcie. Tutaj, tutaj się zablokujemy i stąd tutaj, okej. Okay. Dobra, proste. Zawsze na papierze i z perspektywy jakoś ogląda, to wygląda dość prosto. Nie no, taki osioł się nie połapał, a później jak grasz, to takim samym osłem jesteś. To jak z teleturniejami na to oglądamy i mówisz, ale się chłop ośmieszył, że on takich rzeczy nie wie, a później nie wiemy.
Tak to działa. Muszę powtórzyć combo? A nie, muszę pewnie hakiem. A hak został. A hak został już zaczepiony. O kurde, nie ten. Nie z shotguna, może nie. Oj, łuka mnie daj. I oglądamy te teleturnieje i... O, ale frajer nie wiedział. Później przychodzimy, kurczę, do teleturnieju i sami takie boby. Bo wiadomo, że jakiś tam... W tym wypadku może nie stres, ale w wypadku nagrywania odcinków jakieś takie... Multitasking jest dość dużym przeciwnikiem płynności i rozwiązywania zagadek. Przepraszam, przepraszam. Utnij nogę, jak kurczę, ten chłop. Wygląda na to, że już nie zatańczę. 120 ileś godzin, jakby się nazywa taki film. Adaptacja książki. Co ty robisz? Zabijesz nas! Nie pamiętam, kto napisał, ani... Ale chodzi o to, że chłop utknął i uciął sobie rękę. Z Zorykiem. Jak widziałem ten film, słyszałem tą historię, to... Wow. To się bolało mnie, to mnie to bolało. Chłopiec szefem. Ja nie wiem, raczej bym nie dał rady urwać sobie rękę. Najpierw bym musiał połamać, a później musiał tępym scyzorykiem, którym ciął i nie dało się, musiał nie mógł ciąć, więc musiał nabijać sobie i tak powoli. Ja pierchrubr, kumacie to? On przeżyje, mam takie wrażenie. Ale może błędne. Chyba błędne. Wow, znowu. Zaczyna się, widzowie. Lecimy, lecimy. Co mam zrobić? Nie rozumiem nic. Aha, nic, po prostu iść. Aby użyć Wow! Ja się kręcę. Ale akcja. Ruper, japier. O! No, tak. Moje wrażenie o przeżyciu tego chłopa było dość nieadekwatne. Idę później wybuch. No ale nic. Czyli co? Wracamy. Kurczę, nie udało się uratować wszystkich. No ale nic. Jest jak jest. Coś tam, kogoś tam uratowaliśmy, no. Na razie nam to idzie kijowo. No, nie jesteśmy najlepszą ekipą, kurczę, ratującą. Ale przynajmniej się staramy. Mrs. Lara. A umiem wyżo... O, umiem. Dobrze pomyślałem, bo kurczę, z moim serem szwajcarskim zamiast mózgu, to zaraz bym tu dygał z buta. Dobrze, to jakieś kurczę przejawy mądrości mi ujawniły się w takim momencie. Elegant. To jest tak zawsze. To jest tak zawsze. To tak zawsze w tych momentach, kiedy powiesz: nie no, wszystko jest dobrze. To zawsze się dzieje jakiś syf, no. Czemu tak musi być? No nie wiem. Ale tak jest. Da, to przejaw, a propos przejaw mojej mądrości. Kurde, no nie wydaje mi się, że to ja coś źle zrobiłem ogólnie. No wydaje mi się, no to jest jedyna droga, no nie? No możemy jeszcze... Nie, no nie, no, no wydaje mi się, że trzeba tu skoczyć, tylko może nie trafiłem. Kurde, spróbujmy. Jeszcze raz. Jak nie wyjdzie, to... Nie, no wyjdzie. No. Nie! Oła. God damn it. Dobra, wszystko wiemy przynajmniej. Ach, się bardziej skupiać na tym, co ja robię, kurczę. Kliknąć shifta. To jest mój błąd. Kliknąć shifta. Póki... ciężko mi to powiedzieć, słuchajcie. Chyba chciałem użyć wyciągarki z jakiegoś powodu, bo myślałem, że wyciągarka jest pod shiftem. Nie jest. No ale to jest taki... management, kurczę, swoich przycisków. Jak jest ich dużo, to często tak się...
elegancko. Często tak się zdarza, że jednak no nie udaje się zawsze zrobić to, co zamierzaliśmy zrobić. Tak samo jak w League of Legends. Czasem ustawisz sobie zonie i zamiast zoni kurczę klikniesz jakąś tarczę i shieldika na zoni, wiesz, zodzi. Tak to już jest, widzowie. Żeby teraz z powrotem dostać się na górę, nie, ten przycisk. Ja za dużo gier nagrywam naraz i tak mi się też mylą. Chcę dostać się. A, teraz mam wyciągarkę. Okej, nie było tematu. Czy kombinowaliśmy coś w poprzednim odcinku z tym? A to widzicie, była wyciągarka potrzebna. No tak myślałem, bo tak często jest, że tutaj są rzeczy, ale dopiero później możemy użyć tych rzeczy. Przyniosły nam w końcu nowe informacje na temat układów pogodowych na tej wyspie. Na naszym wykopalisku przy nabrzeżu odkryliśmy także grobowiec ważnego generała z epoki Kamakura. To odkrycie było brakującym elementem układanki. Pozwoli nam w końcu zdobyć kontrolę nad burzami. Odkopanie ruin zaalarmowało oni. Są rozgniewani. Musimy udać się do klasztoru, Oni? do rytualnej komnaty. To tam odniesiemy ostateczny sukces, lub spotka nas ostateczna klęska. Kurczę, problem z mówieniem jest taki, że kiedy mówię, to nie chce mi się pić. Antyczne ruiny w starej bazie. Ale mam za sucho w gardle, więc muszę się napić. Trzeba znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Tak w sumie piję dzięki temu totalnie duże litry wody. W ogóle tak, bo wcześniej się śmiałem, zapomniałem o tym wspomnieć, że kurczę, coraz większe te butelki. Coraz większe, słuchajcie. Teraz to już jest 6 litrów. Pewnie jak wejdę do sklepu, zobaczę 15, to i tak wezmę. Normalnie będę tu siedzieć i butelę pić 15-litrową. Proste, że tak. Tutaj możemy to wyciągnąć, pewnie przy użyciu wyciągarki. Możemy, jak najbardziej. Jeszcze jak! Widzowie, jeszcze jak! Idziemy. Łop! A nie ten przycisk. Tak jest. Ty, ja marnuję strzały? Nie, jak. A to jest bardzo ciekawe, bo jak klikam środkowy przycisk, nieważne ile strzałem, to zobaczcie w prawym górnym rogu, nie marnuję strzał. Coś interesujące. Mamy tu jakiegoś skarba. To wy, widzowie, jesteście moim To skarbem. jest ten pod sucho. Trudno odczytać datę, ale w połowie XIX wieku w Japonii powstawały ich tysiące. Okej, mamy tu monetę. Zawsze mnie zastanawiała, skąd oni wiedzieli, albo kto nie oszukiwał, nie? Wiecie, bo teraz podrobić monetę na pewno cięższe i mniej opłacalne. A kiedyś podrobić monetę? No pewnie by się dało. Przykład, wiesz, widzisz monetę i bierzesz. Ukruszę sobie trochę złota z tej monety, dodam tutaj, wiesz, zodzi. I mogłeś tak powoli trochę ubywać tego złota w twojej monecie i zastępować to innymi metalami, bo jak wiemy, złoto można mieszać. Dlatego mamy też próby złota ogólnie. Tym się odpalało jakby pochodnie. Wiemy? Pewnie i wy wiecie, ale. Okej, okay, ale ja nie wiem. Mogę tym oświetlić. O, chociaż może? Nie, chyba nie ma tu przejścia. Pomyślałem, że jakieś tajemnicze przejście dla szefów. W ogóle nie wiedziałem, że pod 1 i 2 mogę zmieniać to. Teraz będę wiedział, że łuk mam pod 1. W sumie nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Nie wiem czemu, ale z drugiej strony i tak jakoś mam scrolla, działa. Dzięki działa scroll, więc nie jest najgorzej. Dobra, no to było chyba bez sensu przejście. Coś tam może znaleźliśmy, nie? Ten skarb chyba jeden. I znalazłem po takim czasie, nie wiem czy pamiętacie. Jakiś tydzień temu w poprzednich odcinkach, słuchajcie, mówiłem o tym, że nie wiem jak ta seria się nazywa, ta przygodówka. Przygodówkowa. I znalazłem, słuchajcie, do której zawsze się odnosiłem.
do tej serii, ale nigdy nie pamiętałem, jak ona się nazywa. Słuchajcie, i znalazłem jej nazwę. Znalazłem. Chłop mi powiedział, bo oglądałem materiał, w którym on mówi coś tam, jakiś materiał o Spider-Manie i tam odniósł się właśnie do Uncharted. I ja mówię, Uncharted, widzowie! I mi się przy... Oj! I mi się przypomniało, zapomniałem, że tu trzeba klikać, znaczy trzymać. Ja jestem ciekaw, na co działa ta wyciągarka. Dwie bateryjki AA. Wyobrażacie, ile taka wyciągarka potrzebuje mocy, żeby ona działała? Przecież to jest niemożliwe, powiem drogą. Może coś wyciągnąć delikatnie po linie. Okej. Okay. A widzieliście to, co my zrobiliśmy? W Malakce w dzisiejszej Malezji musi pochodzić z wraku jednego z galeonów na wyspie. Wiecie? Wydaje mi się, że ta moneta jest prawdziwa i że ją widziałem i faktycznie to jest portugalska moneta. Da się pochwalę. O, a tu co? Kurde, jak tam wejść? Widzę tu... A nie, to tu jest. Co to jest? Mapa? Okej, okay, mapa skarbów. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra. Trzymajcie kciuki, widzę. Będzie emocjonująco. To ja w ogóle dobrze idę? Dobrze, bo jakbym nie szedł dobrze, to mi się kurczę załamał. Elegancko. Jak elegancko, widzowie. No, nie będziemy tutaj oczywiście kończyć, chociaż czas goni, to jeszcze sobie pogramy. Gdzie my teraz mamy w ogóle iść? Mamy jakieś określone miejsce, którego musimy się udać? Ty, najlepsze jest to, że nie ma. Ani na górze. Mam pomysł. Nie wiem, czy on wyjdzie, czy jest adekwatnie dobry. Możliwe, że jest. Wyciągarka. Je. Zobaczymy, ty. Znaleźliśmy jakąś ukrytą lokalizację, może. A może stąd przyszliśmy? Jestem totalnym gałganem. A może tu nic nie ma? Chyba nic nie ma. Ale kurde, próba dobra, co? Wyglądało, jakby naprawdę tu się coś znajdowało, słuchajcie. Dobra, no skoro nie mamy jakby zaznaczonej głównej misji, to wydaje mi się, że powinniśmy iść po prostu najzwyczajniej w świecie do przodu. Kiedyś pani od języka opowiadałem tą historię pewnie, ale nie wszyscy widzieli dane sery, więc opowiem jeszcze raz. Kiedyś pani od języka polskiego kazała nam, słuchajcie, wpisać swój ulubiony cytat zamiast tam imienia i nazwiska chyba. Bo imię i nazwisko i swój ulubiony cytat w języku polskim. Moim cytatem było... Nie, to był to jest cytat chyba z Wiedźmina. I cytat słucha... O, i teraz możemy się tu dostać. A, idziemy. Opcjonalna lokalizacja, możemy zbadać. Trochę co poopowiadam. Ja miałem, słuchajcie, wpisane... Zobaczcie, co my robimy, ty. No normalnie, dwie bateryjki poluszki. ja miałem napisane lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu. Mądre, co? I a propos teraz lepiej iść, chodźmy do przodu, jak nie wiemy gdzie iść. No to posłuszmy się tutaj moim cytatem, znaczy to nie jest mój cytat, ale cytatem, który wybrałem. Nawet jeżeli nie wiemy gdzie iść, to lepiej iść do przodu, niż stać w miejscu. Pamiętajcie o tym, widzowie. Nie jest to możliwe, ty. O kurwa. Dzień dobry. O kurde, miał hełma. O nie, miał maskę przeciwgazową. Co dopiero by było, gdyby założył maseczkę, kurwa, przeciw wirusom. To już byśmy w ogóle nie mieli szans. Ja pierchruper, dobrze, że to 2013 rok, jeszcze nie było pandemii. Czemu maska przeciwgazowa chłopa chroni, to ktoś mi powie. Czy my musi... No na pewno nie musimy, ja jestem po prostu debilem, prawda? Musimy. Nie, widzicie, nie mamy okna szybkiej podróży.
Czy jednak musimy? Wydajemy na coś punkt umiejętności. Ślepią wrogów piachem. No, nie brzmi jak najlepsza opcja do wyboru. Więcej PD z broni. To już prawie koniec rozgrywki jest. Więc nie wiem, chyba nie. No nie wiem, wydaje najbardziej się logicznym kartografię 2, gdzie wszystkie przejścia do grobowców będą pokazane i tak dalej. A, na mapie będą. No nie wiem, no. Co? I tak nie patrzę na tą mapę, jaki jest tą mapą, ale... Możemy sobie to dać, wydaje się najbardziej rozsądne, najbardziej optymalne. Co w danej sytuacji możemy wybrać? Jak tu się mapę? Tabem. Kurde, raz tabem, raz na my. Gram w Fallouta tabem. Gram później w Gothica, klikam tab nic. Na mapę mam na my. Przyzwyczaję się na my, zaczynam kurczę tego. Tomb Raidera i znowu muszę na taba. Kurczę, powinny być jakieś uniwersalne zasady sterowania. I będzie jasno określone, co muszę klikać. Z drugiej strony trochę są takie uniwersalne w sumie wszystkie zasady. No nie? A mogę użyć do tego jeszcze speeda? Nie mogę. Aha, a to samo chyba, tak? Dobra, bo już, ja już zestresowany jestem. Chyba, tak, chyba samemu. Wyobrażacie się, co tak naprawdę to robi? W sensie... O, wow. Nie wiem, czy to jest... Może jakoś jest możliwe w sumie. Myślę, że jest jakiś kocur, ale... Myślę, że spora liczba osób by po prostu spadła. I sorry za kamerkę, że jestem taki biały i młody, ale no... Świeci słońce. Nic nie poradzę. Usłyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Nawet jeżeli zasłonię żaluzy, to są białe. Nic to nie da. Został na statku. A kamerkę mam, jaką mam. Chyba każdy, kto z tobą przebywa, ma małe szanse przetrwania. Rys! To trzyma się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te sukinsyny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem. Oj, my man, ma... O, jest dobrze, byćku. Lecimy. Najedzony, ocalony. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak nie, z szefem. Skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy. Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Himiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami! Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matthias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie Himiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w Endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Nie wiem, ale przeszły mnie taka fala ciarków. Na klifach są ruiny. To, co ja pierwszy, ale uderzyło jak pojebane by. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Nie, pewnie nie będziecie tego widzieć. Nie jest gęsia skórka posiadana. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę. Czy to kurwa kamuflaż, ty? Nie mam je, chłop. Co jest? Jest jak jest. Słuchajcie, mamy tutaj obozowisko i wydaje mi się, że tutaj skończymy dzisiejszy delikatny, krótszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się równie podobał co poprzednie, a powiem więcej, mam nadzieję, że wam się podobał bardziej. Liczę na to, że zostawicie lajka, komentarz i subskrypcję na sam koniec materiału. Wpadnijcie na Twitch, Twittera oraz Instagrama. Linki macie w opisie, a ja wam życzę miłego dnia oraz miłej nocy i widzimy się jutro, bo odcinki na tym kanale są codziennie. Moi drodzy, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia.